że proszę Państwa, tutaj policjant, ten, który mówi, był aresztowany wczoraj. To co, już go wypuścili? On chętnie współpracował, chętnie dzielił się informacjami. Macie wiadomo, że to trwało. Trwało kilka lat, prawda? Tak, od 9 roku. No, odpowiednie miejsce, odpowiedni czas, odpowiedni klimat, odpowiednie też uwarunkowania, czyli jakieś zdarzenia pomiędzy grupami. Już jakieś mędy, wiesz, świętsze od papieża, znak gorliwości. Grupy wołomińskiej, czy też ich pochodnych, tak jak i również obawiał się członków swojej grupy, prawda? Stojących wyżej od niego. Zdecydował się na współpracę i tak ją podjęliśmy. Została ona po jakimś czasie przerwana z uwagi na to, że został tymczasowo aresztowany do sprawy gwałtu na Kalepce. Przebywał wtedy przez kilka miesięcy na Białęce i po wyjściu z aresztu odnowiliśmy te kontakty i już rzeczywiście po tym pobycie jego w areszcie na Białęce no nabrała rozpędu ta współpraca, bo wcześniej to były takie opowieści dziwnej treści, zasłanianie się jeszcze na pewnych członków grupy, nie będzie opowiadał policji, tylko może konkurencji, ale jak już wyszedł z aresztu, to już opowiadał nam wszystkie. Jest też taka historia, że wystawił panu Karola S. Tak, to jest prawda. Przypomnijmy postać w ogóle Karola S. Był to gangster, typowy gangster, posiadający swoją grupę młodych takich byczków zdeterminowanych. Początkowo funkcjonował w strukturze grupy wołomińskiej, bardziej tutaj przy no już nieżyjących osobach, które zginęły w Ganie na wojnie. Jedna z najsłynniejszych egzekucji. Tak, to była typowa egzekucja w biały dzień. Podejrzewana to była do tej grupa właśnie Karola Sarny. Po pewnym czasie Karol S. zdecydował się odbić od Wołomina, przejść na stronę drugą i zaczął współpracować z Pruszkowem. Stanowił zagrożenie dla wszystkich tak naprawdę wtedy zainteresowanych, czyli i grupy wołomińskiej, jak też i dla Jarosława. No, pomógł w wystawieniu jego, aczkolwiek dzień, w którym on no, pomagał. No, realizacja wtedy nie doszła do skutku ze względów no, bardziej takich taktycznych, prawda? Ponieważ samo bezpośrednie zatrzymanie Karola S. No, groziłoby no, niebezpieczeństwem dla osób z jego otoczenia, czyli postronnych osób, bo akurat wtedy znajdował się w restauracji. W sumie skutecznie na drugi dzień rano już został zatrzymany, zrealizowany, ale rzeczywiście Jarosław S. wtedy bardzo pomógł zatrzymanie go, też przekazał takie informacje, między innymi o telefonach, o których my nie wiedzieliśmy, gdzie Karol S. posługiwał się już tylko do takich wybranych kontaktów. Także tu rzeczywiście był jego bardzo duży udział. Tak się złożyło, że rozmawiałem z wieloma policjantami, także z panem późniejszym przełożonym, tak, z Krakowa, pewnym funkcjonariuszem. I zawsze wszyscy ci policjanci, wczoraj zresztą też z jednym z policjantów rozmawiałem akurat z Żoliborza, dosyć znanym policjantem, który mówił, to czego najbardziej żałujemy, to to, że służba, że instytucja poświęciła Piotra Buba, czyli pana. To znaczy może... Przypomnijmy, bo w pewnym momencie Masa znalazł się znowu w areszcie tak, śledczym w Wadowicach. Tam doszło do podjęcia współpracy, zaproponowania mu właśnie korony, świadka koronnego. I co się działo między nim a panem? Z jakiego powodu zaczął pana pomagać? Przede wszystkim, co wykazało śledztwo, później postępowanie przed sądem, zemsta. Przede wszystkim zemsta. On, zresztą to powiedział wprost, podczas konfrontacji, jaką mieliśmy w Olsztynie, ja wtedy przebywałem w aresie śledczym w Olsztynie, on został dowiedziany do prokuratury olsztyńskiej, która prowadziła mi sprawę. Zacytuję go, bo takie rzeczy się pamięta, że on uważał nas w ramach tej współpracy za przyjaciół, a okazał się po prostu, już nie pamiętam czy dokładnie, głupim czy niemądrym gangsterem zmanipulowanym przez policjanta. Tak, zgadza się. Za to, żeby nim manipulować, państwo polskie płaciło mi pieniądze co miesiąc. Po to ja tam pracowałem, żeby tego typu ludźmi manipulować. To było moje jedno z podstawowych narzędzi pracy. Tak jak wielu innych, którzy wokół niego również funkcjonowali, o których on sobie nie zdawał sprawy i mówili na niego, tak on funkcjonował jako zwykłe narzędzie pracy operacyjnej.
ale w tych trudnych okolicznościach, te trudne okoliczności raczej przysporzyły Panu sławę, bo powstał serial Odwróceni, który też dotyczy Pańskiej osoby, Panie Piotrze. A akurat taki ciekawy temat do filmu fabularnego, kasowy, że tak się wyrażę, na naszych tutaj warunkach, prawda, na gruncie Polski. Jakie Pany zarzuty? Co się zaczęło z Panem dziać? No bo skoro ten proces trwał od 2000 roku do 2017, to jest kawał czasu. Co się w tym czasie działo? Przede wszystkim zarzuty. Tak jak on został koronnym, to ja jeszcze wtedy pracowałem w policji. Docierały pewne jakieś informacje, przecieki, że on zostaje koronnym. Ja wyczuwałem tą atmosferę, że się wokół mojej osoby coś dzieje. Dlaczego? W tym czasie, kiedy ja tak próbowałem go zatrzymać, do jednej ze spraw, kiedy on haraczował jednego z takich przedsiębiorców z okolic Pruszkowa, byłem naczelnikiem wydziału warszawskiego. Podjęliśmy wtedy czynności, żeby, nieważne, że on informował policję. Ja mu nie kazałem być bandytą i nie kazałem być informatorem. Jeżeli jemu się wydawało, że jeżeli on donosi policji, prawda, to jest tak, jak on to nazywał, jest oczami i uszami policji, to jest bezkarnie. Nic bardziej mylnego. Nie. Usiłowaliśmy go zatrzymać w grudniu 2000 roku. Jego niestety nie było w domu z uwagi na to, że on już wtedy ukrywał się, akurat mówię gniewa. W tym dniu on uciekł przed swoimi kompanami z grupy pruszkowskiej z uwagi na to, że trzeba wziąć pod uwagę, że kilka dni wcześniej został zastrzelony Pershing. Jego jedyna ochrona i tarcza przed grupą pruszkowską, ponieważ już od dłuższego czasu grupa pruszkowska po pierwsze nie wierzyła Masie, uważa, że informuje policję o pewnych działaniach, a poza tym był jednym z ludzi, którzy tam mieli największe pieniądze i mieli pretensje o to, że zarówno on, jak i Pershing, którzy działali razem w tej sferze, nazwijmy to już legalnej, bo już zaczynali wchodzić w legalne interesy, że nie dzieli się w odpowiedni sposób pieniędzmi z nimi. I tu było największe zagrożenie. I w momencie, kiedy 4 grudnia, ja dobrze pamiętam, został zastrzelony Pershing w Zakopanem, ja się wtedy wieczorem spotkałem z Masą. To był wtedy psychiczny wrak człowieka. On zresztą mu sam powiedział, ty już pachnie ziemią. Ty jesteś następny. Jesteś następny. I także to jego był wtedy bardzo zagrożony ze strony grupy pruszkowskiej. I podjął takie, a nie inny ruch. A to, że on na mnie zeznał za pół roku, według mnie te jego wymysły tylko były spowodowane tym, że raz, że zemsta, że ja mu śmiałem, w jego ocenie, że ja mu śmiałem najechać ją spacyfikować, jak on powiedział, ponieważ wykonywaliśmy przeszukanie czynności do przestępstwa, które w czasie popełnił, czyli haraczowanie tego biznesmena. A dwa, bardzo wzmacniała się jego pozycja w wczesnych czasach w oczach prokuratury, ponieważ fajnie było, jak koronny zeznawał na skorumpowanych policjantów. Wiele spraw wtedy dotyczyło moich kolegów, między innymi drugi taki przykład, może nie tak flagowy, bo nie tej klasy bandyta pomaga policjantów, Patyk pomówił dwoje policjantów z CBS-u, którzy jeden z, też był dotychczasowo aresztowany, koleżanka nie, i zostali uniewinnieni z pierwszej instancji. A jak się okazało, Patyk był koronnym do zabójstwa Papały, a życie pokazało, że bardzo pięknie poszukał wymiar sprawiedliwości i policję, która to prowadziła, bo on był wykonawcą tego zabójstwa. Panie Piotrze, nie miał Pan żalu do kolegów? Do kolegów absolutnie. Dwie osoby ujęły za Panem minister Biernacki, ówczesny szef MSW i generał Rapacki. Tak, to takie... Grażyna Biskupska wspomina, że bardzo żałuje, że Pan odszedł ze służby. To znaczy, ja miałem troszkę inne odczucia, bo ja odczuwałem wsparcie, tak poza ministrem Biernackim i generałem Rapackim, to w ogóle ewidentne wsparcie, również odczuwałem takie wsparcie od ówczesnego mojego przełożonego dyrektora Borga, to rzeczywiście, również wsparcie od innych kolegów, jakieś takie, odczuwało się to, na przykład 29 czerwca do mojej imieniny. Ja przepraszam, panie Pan to nazwisko. Tak. Do pierwszego szefa CBS-u. Tak. Rozmawiałem w Krakowie z panem Andrzejem Borkiem i on powiedział, niczego z tej pracy nie żałuję. To już jest teraz starszy człowiek. Tak. A żałuję tylko jednego, że nie uchroniłem Piotra Wróbla. Wydaje mi się, że nie mógł mnie uchronić, bo taki był system. Znaczy, co by nie zrobiła policja i jej dowództwo wtedy, prawda? Łącznie z ministrem ówczesnym, to jednak ta chęć przez prokuraturę posiadania koronnego i tak wysoko plasowanego koronnego, to był
momencie, kiedy pomniejszy prokurator dostał ten wycinek śledztwa, bo całe śledztwo dotyczące zeznań jako koronnego masy toczyło się w Warszawie. To ponieważ no, ja pracowałem w Warszawie, całe swoje życie policyjne spędziłem w Warszawie, prawda? No więc nie mogła prokuratura warszawska prowadzić tego wątku z obiektywnych przyczyn, bo zawsze byłby zarzut, że oszukują, że zacierają dowody, prawda, że nikną dowody, więc przekazano to do Olsztyna. No to też dla Olsztyna była bardzo duża sprawa wtedy. Koronny, taki koronny. Ja pamiętam, jak mnie wziono z aresztu tymczasowego na konfrontację z masą. W ogóle nawet mój mecenas nie wiedział, że będzie przywieziony. Miasto było całe zablokowane, bo przyjechał wielki szereg koronny zeznawać. Zresztą ta pierwsza konfrontacja była o tyle znamienna, że na drugi dzień mój mecenas przybiegł do mnie na widzenie i powiedział krótko, że odbył rozmowę z prokuratorem prowadzącym to śledztwo i stwierdził, że w jego odczuciu to ja, czyli klient mojego mecenasa, powinienem opuścić areszt śledczy. Natomiast mój adwokat się spytał, no to dlaczego pan tego nie robi? Ponieważ mam przełożonych, a moi przełożeni mam przełożonych w Warszawie. Nie mogę nic zrobić. Zresztą najciekawsze jest to, że jak zmieniło się po pół roku od mojego pobytu w areszcie śledczym kierownictwo resortu sprawiedliwości, mimo że miałem przedłużony areszt o następne 3 miesiące, prokurator zmienił mi środek zapobiegawczy z tymczasowego aresztowania na dozór, tylko zakaz opuszczania kraju i nie zabrał mi paszportu. To jest najciekawsze. Ja bezczelnie się pytam, dlaczego? No przecież ja mam rodzinę w Stanach, mogę wyjechać. Niech pani żartuje. Niestety musimy skończyć się naszą audycję. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie Piotrze. Dzisiaj moim państwa gościem był Piotr Wróbel, człowiek, który zwerbował Jarosława S., prowadził go przez dłuższy czas i został przez niego pomówiony. Ale jest z nami prawda i sprawiedliwość zwycięża. Nie? Tak. Takie też mam odczucie. Dziękuję bardzo i państwu mówię do usłyszenia. Bardzo proszę. Reklama. Szanowni słuchacze, nie można być dobrym. Oszczędzać i wydawać równocześnie. Niemożliwe? Możliwe. Także, proszę państwa, nie można być dobrym człowiekiem. Był pomówiony przez niego. A co to być pomówionym? Że radia kończy.
film 82 08 24 75. Zapis. Poszło. Najpierw weź to. Chuj to jest, to wyskakuje.
6, 1, 2. Serwis, to jest zwykłe złodziejstwo, zwykłe połączenie telefonu.
Mamy tutaj tylko dwa numery. Dobra, wyjdź te zęby.